Wrócimy kurwa czy nie? A, widzę, że kręcimy. Świeci się czerwona lampka. Morda, ty ze mną w chuje nie graj. Ja tylko wezmę u czegoś łódźka, przypierdolę i możemy lecieć. No! I kontry zaczął się rok szkolny. Młode mordeczki wracają do książek. I bardzo dobrze, może się czegoś w końcu nauczą. A nie wpierdalać fast food, oglądać niemieckie porno, albo ze zwierzętami. Ale pamiętajcie, musicie mieć jakieś wzorce. Zobacz, taki jeden z drugim. Jeżeli nie zacznie walczyć o swoje kanapki teraz, to wyrosną z tego sama labusa. Musicie mieć cel i światełko w tunelu, żeby go zrealizować. O czym ty gadasz? Nie ma co filozofować, tylko skupić się na robocie. Trajkotać można wiele. Wiem, że za niedługo czekam na to sprawdzian. I wiem, że w grądzie to nie jest parcel oparty. Tam są same skurcze biki, które zostawią swoje ducho, krew, pot i łzy. To musi być solidna bitka i konkretny rywal, a nie jakaś popierdółka. Ludzie kochają Gromdę za walki, nie za pajacerkę. Wiem, że muszę dla ciebie wszystko. Wiem, że zapierdalam w góry i będę się przygotował jak Rocky Balboa do Drago. Na pewno nie będzie łatwo. To jest Gromda. I wiem o jednym, że muszę obudzić w sobie monstera i wrócić do korzeni, bo wiem, że ten skutny syn dał sobie smaczy. Ja tam będę i rozpierdolę komuś łeb. Wiem, że Gromda to jest wyjątkowe miejsce. I wiem, że wielu z was na mnie liczy. Postaram się tego nie zjebać i nie dać głupska. Dlatego mordy. Gromda to ostra jazda. Krwawe surówki. Aż do odcięcia. 8 września, jak zawsze na waszą odpowiedzialność, gromda.tv. Gromda 14. Musisz to zobaczyć.